Witamy serdecznie w zborze Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj rozpoczynamy nowy kwartał, w którym będziemy zastanawiać się nad zagadnieniem emocji i uczuć. Witamy widzów, witamy wszystkich tutaj zgromadzonych w naszej grupie. Cieszymy się, że mamy tak piękne zagadnienie do omówienia. Wierzę, że Bóg będzie nam błogosławił. Przedstawimy się. Mam na imię Julian. Piotr. Jakub. Halina. Władysław. Waldemar. Studium nasze rozpoczniemy modlitwą. Poproszę Waldemara. Skłońmy zatem głowy do modlitwy. Nasz Boże, Stwórco, dziękujemy Ci za ten przywilej poznawania Twojego Słowa. Dzisiaj, zbierając się tutaj, by studiować Twoje Słowo, pragniemy przede wszystkim w tym Słowie wzrastać. Prosimy Cię, poślij Ducha Świętego, aby nasze umysły stały się otwarte dla Twojego Słowa. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy o to. Amen. 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 Gdy myślimy o emocjach, czy emocje mają tylko ludzie, czy inne stworzenia też mają emocje? Myślę, że zdecydowanie zwierzęta również. Szczególnie nasze pupile, psy i koty w domach często wykazują tę niezwykłą uczuciowość. A nawet oglądałem kiedyś film, który pokazuje, że nawet rośliny potrafią odczuwać emocje. Nie wiem, ile akurat w tym jest prawdy, ale co do zwierząt, raczej nie mamy chyba wątpliwości, że też odczuwają emocje. Mówi się, że zwierzęta natomiast nie są racjonalne, nie rozumują, przynajmniej nie tak jak człowiek. Natomiast człowiek jest istotą racjonalną. Na ile w życiu kierujemy się uczuciami, a na ile rozsądkiem? Jak uważamy? No istnieje potrzeba, żeby kierować się uczuciami, emocją, ale żeby nasze uczucia, emocje były jednak pod kontrolą rozumu, pod kontrolą rozsądku. Trudno to wyliczać w procentach, ale bo to w różnych okolicznościach różnie może być, ale jest wielka potrzeba, żeby jednak rozum kontrolował nasze uczucia. Ale jeśli mówimy o uczuciach, to co mamy na myśli? Jakie uczucia? No, jedne z najmocniejszych uczuć to są uczucia na przykład miłości, uwielbienia, radości, ale także smutku, rozpaczy, a chyba najczęściej spotykanym wściekłości. Myślę, że tych uczuć jest bardzo wiele, wyrażanych w różnoraki sposób emocjonalnie, ale to, co mnie chyba najbardziej niepokoi, to to, że większość ludzi jak gdyby poszukuje głębokich wrażeń emocjonalnych, jak gdyby nieustannie potrzebowała tymi emocjami żyć, jakby one były najważniejsze. Więc może jest tak, że te emocje są jak gdyby niezbędne do budowania naszej wrażliwości, do naszego życia, ale czy są one we właściwy sposób kontrolowane? Do uczuć, jak tu słyszeliśmy, zaliczamy miłość. Powstaje pytanie, czy możemy kontrolować
uczucie miłości na przykład. Piotrze. Na pewno to bardzo dobrze, że mamy uczucia. Wyobraźmy sobie człowieka zupełnie pozbawionego uczuć. To wydaje się wręcz nie do pomyślenia. Ale niekoniecznie uczucia, które mamy, zawsze są dobre. Niestety niekoniecznie też zawsze są przez człowieka kontrolowane. Na pewno uczucia te dobre pomagały człowiekowi, pomagają podjąć wiele bardzo dobrych decyzji. Wiele bardzo bohaterskich czynów miało miejsce również dlatego, że pewne uczucia wypełniały ludzkie serca. Ale z drugiej strony w wyniku zła, w wyniku grzechu, który istnieje na tej ziemi, właśnie przy pomocy uczuć tych negatywnych miało miejsce najwięcej bardzo tragicznych wydarzeń. Czy możemy kontrolować uczucia? Czy możemy kontrolować miłość? Na pewno może w tym jest też pewnego rodzaju wielkość człowieka, że nie musi być zdany na wszystkie uczucia, które pojawiają się w jego sercu. Czy to te dobre, czy to te złe. Ale że pewnego rodzaju panowanie nad uczuciami jest dzięki Bożej łasce możliwe w życiu człowieka. Dziękuję. Waldemar jeszcze. Przede wszystkim należałoby sobie odpowiedzieć, jakiego rodzaju miłość mamy na myśli, odnosząc się do uczuć. Większość pojmuje uczucie miłości jako pewnego rodzaju pożądliwość do drugiej osoby. Próba zdobycia tej osoby czasem nawet tylko dla kwestii seksualnych, których może do końca nie rozumieć. Jeżeli będziemy pojmować miłość w sposób biblijny, czyli uszczęśliwianie drugiej osoby, a uszczęśliwianie nie oznacza zaspokojenie moich potrzeb, szczególnie seksualnych, to wówczas mamy do czynienia z pewnego rodzaju kontrolą tejże miłości. Jeżeli ja chcę uczynić wszystko, co najlepsze dla drugiej osoby, to mój umysł pracuje nad tym, w jaki sposób mogę to zrobić, aby ta osoba nie doznała żadnego uszczerbku dla siebie, lecz przeciwnie. Natomiast kiedy myślę o zaspokojeniu moich pożądliwości, które nazywam miłością, może prowadzić do zupełnie odwrotnego efektu. Czy element zdrowia fizycznego może mieć wpływ na emocje? Na pewno tak. Zdrowie nasze fizyczne, brak jakiejś substancji w organizmie może przekładać się na to, że jesteśmy emocjonalnie negatywnie nastawieni, negatywnie reagujemy na różne sytuacje. Natomiast jeśli jesteśmy zupełnie fizycznie zdrowi, wtedy łatwiej nam opanować sytuacje, które powodują w nas jakiś niepokój. Wtedy my potrafimy bardziej nad tymi emocjami zapanować. Dziękuję, Waldemar. Znane jest przysłowie w Polsce, które mówi, że gdy Polak głodny, to zły. Element złości jest jak najbardziej uczuciem, bardzo silną emocją. Ja chciałbym dopowiedzieć, że człowiek źle odżywiający się będzie miał często bardzo złe emocje. Przykładowo, tracący swoje zdrowie przez palenie papierosów powoduje poważne zaburzenie organizmu. I proszę zobaczyć tylko osobę, w której zabraknie papierosów. Co się dzieje z taką osobą? Jak gwałtownie zaczyna się irytować, denerwować, niepokoić? Co się dzieje z człowiekiem, który nie może zaspokoić pewnych nałogów? Ale to jest zamęt w organizmie. To jest poważne uszkodzenie. Ale to samo będzie się działo, kiedy będzie brakować witaminy C, czy witaminy B, czy jakichś innych pierwiastków. Więc się okaże, że zaczyna funkcjonować zupełnie nienormalnie. Czy w takim razie możemy zupełnie panować nad naszymi emocjami? Władysław?
Dlatego chciałem podkreślić, że te czynniki fizyczne i to, co było przed chwilą wspomniane, to są bardzo ważne rzeczy. Ale może niewystarczające. Nade wszystko istnieje potrzeba, aby Duch Boży, Duch Święty nad nami kontrolę przejął, abyśmy w jak najbliższej relacji byli, w łączności z Bogiem. I to jest chyba to najważniejsze, czego nam potrzeba i o co powinniśmy się starać, aby tych uczuć pozytywnych było w naszym życiu jak najwięcej. Dlatego, że w warunkach, jakich żyjemy, w warunkach deprawacji natury człowieka, w warunkach grzechu, jest niemożliwe, abyśmy sami jakoś dali sobie rady z tym, żeby te uczucia były jak najbardziej pozytywne. I dlatego potrzeba pomocy Bożej, potrzeba łączności z Bogiem, potrzeba kontroli Ducha Świętego. Wtedy tych uczuć pozytywnych będzie jak najwięcej, albo będziemy obfitować w te uczucia pozytywne. Jeśli mówimy o tym Bożym działaniu na nas, to zapewne też są to rady Boże dotyczące odżywiania i tego, czy mamy palić papierosy, czy nie. Jeśli będziemy w kontakcie z Bogiem, zapewne i nasza strona fizyczna będzie lepiej funkcjonowała i zapewne też te emocje będą lepsze. Może przejdziemy teraz do studium Pisma Świętego i zastanowimy się nad tym, co nam Słowo Boże mówi na temat emocji i uczuć. Zaczniemy od takiego wydarzenia, które wywołało bardzo dużo emocji u różnych ludzi. Przypomnijmy sobie historię, która jest opisana w Starym Testamencie, w drugiej księdze Samuelowej, 13 rozdziale. Tam jest szeroko opisana historia Tamar, córki Dawida, która została po prostu zgwałcona. Ktoś może by nam nakreślił, jak do tego doszło, i później zastanowimy się nad tym, jakie emocje brały tutaj górę. Historia dotyczy rodziny króla Dawida i jego trojga dzieci, braci Amnona, Absaloma i siostry Tamary. Sytuacja jest następująca. Amnon jest zakochany w swojej siostrze. Jest to taka kazirodcza miłość, byśmy powiedzieli. Jest tak mocno zniewolony przez to uczucie, że ostatecznie dochodzi do tego, że gwałci swoją siostrę. Historia rozwija się tak daleko, przekłada się na lata. Ostatecznie brat Absalom zabija Amnona właśnie za gwałt na siostrze Tamarze i ta straszna plama pokutuje na rodzinie już przez kolejne lata, jeśli nie dziesiątki lat, a można powiedzieć, że nawet do dzisiaj. Obecnie popatrzmy na reakcje poszczególnych ludzi. Najpierw Amnon. Słyszeliśmy, że zakochał się w swojej siostrze, przyrodniej siostrze, ale jednak siostrze. A później jaka była reakcja? Jak później on okazywał swoje uczucia? Proszę bardzo, Piotrze. To, co na początku nazywał jako miłość, okazało się jedynie czysto fizycznym pożądaniem. I tak naprawdę po tym strasznym wydarzeniu on znienawidził swoją siostrę. Kiedy myślę
o tej sytuacji, o tych uczuciach, które mogły panować w sercu Amnona, on postępował tak, jak czuł. Tak czuł i tak postępował. Boję się, że żyjemy w świecie, gdzie bardzo często właśnie tego typu postawa dominuje w postępowaniu może nie jednej osoby. Ja tak czuję, więc tak czynię. Tak czuję, więc tak czynię. Ale pytanie, czy zawsze to, co czujemy, jest dobre? Czy zawsze to, co czujemy, ta historia pokazuje zdecydowanie, że nie? Czy zawsze to, co czujemy, jest zgodne z Bożą wolą? Czy zawsze nasze uczucia są zgodne z Bożymi uczuciami? Widać, że Amnon był człowiekiem bardzo chwiejnym emocjonalnie. Z jednej strony nagle ogromna miłość, która, no, jeżeli nie będzie spełniona, to nie ma dla niego dalej życia. Ale po tym strasznym wydarzeniu, po tym jak poniżył swoją siostrę, nagle w jego sercu była dla niej wzgarda. Były dla niej uczucia zupełnie ambiwalentne. Władysław? Trudno to nawet nazwać miłością. To było pożądanie. To była egoistyczna postawa. To była chęć zaspokojenia swoich pragnień, a nie uszczęśliwienie drugiego człowieka. Bo już podkreślaliśmy na wstępie, że miłość albo te pozytywne uczucia, przede wszystkim myślimy zawsze o kimś drugim, aby tą drugą osobę uszczęśliwić, czy osoby. Natomiast w wypadku Amnona, no to było typowe, egoistyczne pragnienie, zaspokojenie swoich pożądliwości. Pytanie, czy on mógł i powinien zapanować nad tym swoim uczuciem, które musiało być wielkie, bo jest powiedziane nawet, że się rozchorował z tego względu. To właśnie zastanawiam się, jakby to dzisiaj w sądzie wyglądało, gdyby był oskarżony o to. On by się tłumaczył tym, że nie panował nad sobą ze względu na to, że rozchorował się z tej namiętności, z tego pożądania. I kto wie, czy nie byłoby to jakąś okolicznością łagodzącą w sądzie. I podejrzewam, że to było przyczyną niekontrolowania swoich zachowań. Piotr. Ta historia pokazuje coś bardzo istotnego, że nikt z ludzi nie jest samotną wyspą. I uczucia, które targały sercem Amnona, które doprowadziły do tragedii, sprawiły, że te negatywne uczucia, sprawiły, że również negatywne uczucia zaczęły wypełniać serca innych osób. Tamar czuła się poniżona, czuła się osobą, której poczucie wartości zostało stłamszone, dotknięte. Wiele innych osób, słusznie oburzonych tą sytuacją, zaczęło przeżywać gniew, który doprowadził później do zabójstwa. Widać stąd, że to nie jest takie obojętne, jakie uczucia pielęgnujemy w sercu, nie tylko dla nas samych, jak się czujemy, ale również dla ludzi, którzy spotykają się z nami. Czy otrzymują od nas uczucia, które są zachęcające, budujące, wzmacniające, czy też coś, co powoduje raczej smutek, przygnębienie, a może nawet złość i gniew. Uważam, że to uczucie było na bardzo złej podstawie. Zresztą podkreśliliśmy już to, zupełnie egoistyczna postawa. Tam w tekście biblijnym są ciekawe słowa ze strony Tamar, która oświadcza, że rozmawiaj z ojcem, na pewno mi nie odmówi tobie. No, owszem, mówiliśmy, że to byłby związek kazirodczy, ale w tym sytuacji te zasady kazirodcze jeszcze nie szły tak daleko. Abraham też miał przyrodnią siostrę. Więc to uczucie, to pragnienie posiadania Tamary musiało odbyć się na chyba troszeczkę innych zasadach. Jeżeli to szczere uczucie, gdyby był poślubił nawet Tamarę i byłoby w związku małżeńskim, to by to było wszystko normalne. Ale tu raczej były te nienormalne rzeczy. Tu było naprawdę tylko zaspokojenie własnych pragnień, a nie chęć posiadania czy wspólnego życia z Tamarą. Waldemar?
Ważną rolę odgrywają inne osoby i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na Jonadaba, który był przyjacielem Amnona. To był zły duch, który obmyślił cały plan uwiedzenia tej Tamar, czy zaciągnięcia jak gdyby jej tam do niego. Więc gdyby może nie ta osoba, która pomaga w realizacji złych emocji, w realizacji złych uczuć, być może, że opamiętałby się w swoim czasie. Myślę właśnie o dwóch osobach, które zostały dotknięte bardzo tym, co się stało. Ojciec Dawid zaczął płakać, a brat Absalom wpadł w gniew i patrzmy na tę reakcję w przyszłych dniach. Reakcję Dawida i Absaloma. Czy tutaj widzimy jakąś lekcję, z której byśmy mogli się czegoś nauczyć? Są dwa bardzo ważne przyczynki do tego, by sądzić, że jedna i druga postawa była fatalna. Dawid jako król z jednej strony wyraża smutek, te emocje są wyrazem jednak smutku, ale także bezradności, zdajemy sobie sprawę, ponieważ jako król nie podjął właściwej decyzji co do rozstrzygnięcia trudnej sytuacji. Nastąpiło przestępstwo, miało miejsce przestępstwo. Należało wobec i narodu izraelskiego, i wobec całego domu, i wszystkich ludzi wyciągnąć konsekwencje sprawiedliwe. Natomiast nie zostało to zrobione. Król był zdenerwowany, czuł ból i żal, ale był też bezradny. Ta bezradność to też jest pewien objaw emocji. Nie radził sobie z tą sytuacją. A Absalom, widząc brak sprawiedliwości, bo nie stała się żadna sprawiedliwość, Tamar była zhańbiona, musiała czuć się fatalnie pogardzona w tym momencie i nie ma żadnego obrońcy. Absalom zaczął wobec braku tego sprawiedliwości, poczucia sprawiedliwości, szukać rozwiązania i poszedł w drugim kierunku, czyli zadośćuczynienia niesprawiedliwości, zabójstwa. Aczkolwiek sądzić można byłoby, że kto wie, czy nie myślał o czymś jeszcze innym. No bo wykonując wyrok zemsty na bracie, no pozbywał się także przecież konkurenta do tronu. Ale pielęgnował tę zemstę, myślał o niej i w pewnym konkretnym momencie wykonał to, co chciał wykonać. Czy nie mógł zapanować nad tym jakoś, pokonać dobrymi uczuciami tą złą emocję, ten gniew? Ja bym chciał tu jeszcze jedną rzecz zwrócić i również odpowiedzieć na to pytanie, które było postawione. Mowa, że reakcja i Absaloma nie była właściwa, i Dawida nie była taka, jaka powinna być. Tylko zapytajmy jeszcze. A co ten Dawid miał do powiedzenia swoim synom? Przecież nie tak dawno sam w podobnej sytuacji się znalazł w związku z żoną Uriasza i stracił autorytet dla swoich dzieci. I to jest też wielki apel, abyśmy mieli autorytet zabrać w takiej sytuacji głos. Jego głos nie był pełni. Już w starożytności, w Starym Testamencie czytamy, że mówiło, iż należy miłować bliźniego. No, Absalom przecież swojego brata powinien miłować, bo to był jego bliźni. Czegoś mu tam brakowało właśnie. Skąd się biorą dobre emocje? Co mówi nam Pismo Święte na ten temat? Halinko, przeczytaj z listu do Galacjan, 5 rozdział, werset 22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. A więc miłość do brata czy do kogokolwiek innego,
jest owocem Ducha Świętego. Czy tu widzimy jakiś brak u Absaloma tego? Nie tylko zresztą u Absaloma, no w całej tej sytuacji. Czy nie widać braku tego wpływu Ducha Świętego, że nie ma tych dobrych owoców? Piotrze. Myślę, że w życiu w dużej mierze jest tak, że człowiek również wybiera emocje, które są w jego sercu. Nie tylko pewne wydarzenia czy sytuacje powodują w nas coś, ale również my niejednokrotnie wybierając to, o czym myślimy, wybieramy emocje, które towarzyszą naszym myślom. Wybierając myślenie o krzywdzie, która nas spotkała, wybierając myślenie o żalu, rozdrapując pewne wydarzenia, sytuacje, które nas dotknęły, napełniamy nasze serce emocjami, które nie są pozytywne. Ale z drugiej strony możemy pielęgnować uczucie wdzięczności, współczucia, serdeczności. I w dużej mierze my wybieramy emocje, które są w naszym sercu. Oczywiście, jako że natura człowieka jest skłonna do złego, my nie jesteśmy w stanie sami zapanować nad emocjami, które się pojawiają w naszym sercu. Nie jesteśmy, ale wszystkie te złe emocje możemy oddawać w modlitwie Panu Bogu, prosząc, aby On je zabrał, a aby nasze serca wypełnił tymi dobrymi. Jeden ze znanych, Martin Luther, powiedział kiedyś: nie masz wpływu na to, że ptaki krążą nad twoją głową, ale możesz nie pozwolić im, aby zbudowały na niej gniazdo. Podobnie jest z naszymi uczuciami. Mogą pojawiać się różne uczucia. W każdym człowieku mogą się pojawiać różne negatywne uczucia, ale to nie znaczy, że musimy pozwolić, aby one na stałe zapanowały w naszym sercu. My mówimy tutaj o pozytywnych i negatywnych uczuciach. Czy możemy jednoznacznie powiedzieć, że na przykład smutek jest negatywny, albo gniew jest negatywnym uczuciem, a śmiech na przykład będzie zawsze pozytywnym uczuciem? Proszę, Jakubie. Jeśli chodzi o uczucia, jest to o tyle ciekawe, że uczucie samo w sobie niekoniecznie musi być dobre albo złe. Decyduje o tym w zasadzie, nazwijmy to, kontekst. Zależy, nad czym się smucimy, zależy z czego się radujemy. Jeśli radujemy się, dajmy na to, z krzywdy, jaka się dzieje mojemu sąsiadowi, jest to zdecydowanie negatywne uczucie. Ale jeśli z kolei smucimy się, kiedy mojemu sąsiadowi, mojej sąsiadce dzieje się krzywda i rzeczywiście to uczucie pobudza nas do tego, abyśmy temu sąsiadowi pomogli, zdecydowanie jest to uczucie pozytywne. Waldemar. Jest sposób na zapanowanie nad tymi emocjami i podaje też ten sposób Pismo Święte. List Pawła do Kolosan, 3 rozdział, werset 12. Przeczytam. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. A więc są podane pewne cechy zachowań emocjonalne, które należy się przyoblec, jak podaje Pismo Święte. Co to znaczy przyoblec? Trzeba byłoby tylko to sobie wyjaśnić. W jaki sposób owo przyobleczenie się następuje u człowieka? Ja myślę, że przede wszystkim jest to tak zwany owoc Ducha Świętego. A więc jeżeli przestajemy z Bogiem, to kto z kim przestaje, takim się staje. Jeżeli chodzimy z Bogiem, stajemy się podobni Bogu i wówczas mamy takie cechy jak właśnie serdeczność, współczucie, dobroć, pokora, łagodność i cierpliwość. I one dyktują nam określone zachowania. One pozwolą nam zapanować nad złością,
nad popędliwością, nad przesadą naszych uczuć, bo to chodzi, że uczucia zarówno te wydawałoby się dobre, jak i negatywne, mogą być w zależności od sytuacji w różnoraki sposób odebrane. Bo radość w niestosownym miejscu no, spowoduje tylko zdenerwowanie innych, prawda? Z kolei smutek też w niewłaściwym miejscu też powoduje zupełnie niewłaściwe reakcje. A więc trzeba odpowiednio do sytuacji się zachować. Ale to dyktuje rozum. A kiedy będzie nam to dyktował rozum? Kiedy my nauczymy się rozważać to, co nas otacza, a nie poddawać się bezpośrednio uczuciom. Więc myślę, że jest sposób jakiś na to. Więc jeśli mówimy o uczuciach pozytywnych czy negatywnych, to musimy być ostrożni z taką oceną samych uczuć, bo czasami i gniew może być czymś pozytywnym. Zależy to od sytuacji, więc raczej jeśli nawet będziemy mówili o negatywnych uczuciach, to myślmy o negatywnych skutkach tych uczuć. A jeśli mówimy o pozytywnych uczuciach, to myślmy też o tym, co pozytywnego one przynoszą. Może i mnie, gdy będę okazywał te pozytywne uczucia, może komuś też. Popatrzmy zatem na Pana Jezusa. Ja czasami, jak oglądałem filmy, zwłaszcza takie z Dzikiego Zachodu, gdzie pokazywani byli wodzowie indiańscy, to najczęściej pokazywano tego wodza, jak gdyby w ogóle nie miał uczuć. Coś tam się strasznego działo, syn jego ginął, ale on nie mrugnął nawet okiem. Kiedyś nawet mi to imponowało, jak byłem dzieckiem, ale gdy czytam Pismo Święte i patrzę na Jezusa, który jest dla nas wzorem i przykładem, Jezus nie był takim. Był człowiekiem emocjonalnym? Był. Przeczytajmy z Ewangelii Marka, 8 rozdział, od 1 do 3 wiersza. Piotrze, mogę cię prosić. W owe dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł do nich: żal mi tego ludu, bo już 3 dni są ze mną, a nie mają co jeść. A jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze. A przecież niektórzy z nich przybyli z daleka. Jakie tutaj mamy uczucie, jaką emocję ze strony Jezusa? No z tych słów wynika, że Jezus Chrystus bardzo współczuł tym ludziom. Że żal mu tego ludu było. A możemy powiedzieć, to wszystko wypływało z tego największego pozytywnego uczucia dobrego, jakim jest miłość. On miłował tych ludzi i gdy widział, że są głodni i 3 dni są, no to coś chciał uczynić, aby wyjść na spotkanie ich potrzeb. Mhm. Przeczytajmy inny werset. Ewangelia Marka 6:34. Halinko, poproszę ciebie. A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. Dziękuję. Ulitował się, współczuł Jezus. A mamy przykłady, kiedy inaczej reagował? Waldemar? No myślę, że znamienna taka sytuacja, znana wszystkim, kiedy zdenerwował się na przekupniów w świątyni, czyli pod świątynią. I ten opis chyba warto nawet aż chyba przeczytać. To jest chyba z Marka 11 rozdziału, jeśli się nie mylę. Tak. W 15 wersecie 11 rozdziału. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni, i wywrócił stoły, wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. A więc bardzo ostra reakcja. Ale myślmy o innych sytuacjach.
Kiedy Jezus zbliżał się do Jerozolimy na przykład, spoglądał z góry na tę Jerozolimę i jak zareagował? Zapłakał. Dwa razy jest powiedziane, że Jezus płakał. Kiedy drugi raz? No, drugi raz to wtedy, kiedy jego przyjaciel Łazarz zmarł, a szczególnie to, co go na pewno wzruszyło, to widok tych, którzy pozostali, siostry i ludzi tam zebranych, płakali. Ja się nieraz zastanawiam nad tym, czy to rzeczywiście był przede wszystkim płacz nad Łazarzem. W różnych komentarzach jest to ciekawie przedstawione, że on swoim boskim wzrokiem widział, no, Łazarza wzbudzi. Za chwilę tutaj będzie radość wielka. Ale widział te miliony, miliony, miliony ludzi, którzy będą cierpieć, umierać, zanim powróci, aby uczynić to nowe niebo, nową ziemię. I zapłakał nad losem człowieka. Na przykładzie tutaj widzimy szczególnie Łazarza. Więc może jeszcze tutaj jakieś myśli mielibyśmy, dlaczego Jezus płakał? To musiało być bardzo mocne uczucie, emocja. Przede wszystkim smutek tych, którzy pozostają na ziemi. Bo ktoś, kto umarł, już nic nie czuje, już nic nie wie. Dla niego wszystko się skończyło. Ale pozostają ludzie, którzy przez wiele lat z nim żyli. I tutaj jest ten ogromny dramat, że człowiek w ogóle musi opuszczać drugiego człowieka. Śmierć jak okrutną rzeczą jest. My, wydaje się, że w jakiś sposób przyzwyczailiśmy się do tego, że codziennie miliony ludzi umiera. I to jakby wpisało się w naszą rzeczywistość. Ale to nie jest normalne i nie jest normalne dla Pana Jezusa, że ktoś umiera, szczególnie ktoś bliski. I te osoby, które zostają jak gdyby osierocone po czyjej śmierci, to jest ich ból, który oni fizycznie odczuwają. Ja myślę, że Pan Jezus współczuł tej rodzinie, rodzinie Łazarza. Właśnie tak jak tutaj Władysław powiedział, że Jezus płakał jakby nad tymi ludźmi też, dlatego, że Jezus jako dawca życia, znając przyszłość tych ludzi, wiedział, że ci, którzy widzą, że On dawca życia, a jednak tak wielu nie przyjmie, odrzuci to. Jesteśmy ludźmi racjonalnymi, ale mamy też emocje. Czy trzeba z nimi walczyć? Myślę, że moglibyśmy popełnić błąd, gdybyśmy uznali, że trzeba walczyć ze wszystkimi emocjami, które pojawiają się w naszym sercu. Ale również moglibyśmy popełnić błąd, gdybyśmy uznali, że powinniśmy dopuszczać wszystkie emocje, które pojawiają się w naszym sercu i w żaden sposób nad nimi nie panować, w żaden sposób ich nie kontrolować. Płacz Jezusa Chrystusa, o którym mówimy, ja dziękuję Bogu, że On, będąc tutaj, w ludzkim ciele, jako Jezus Chrystus, rzeczywiście przeżywał w bardzo różnych sytuacjach tak różne uczucia. Czytamy o Jego smutku, o Jego płaczu, czytamy o Jego radości. I przecież On jest tym, który nas stworzył na swój obraz, na swoje podobieństwo. Bóg pokazuje tutaj siebie jako tego, który ma uczucia. Ale na pewno przykład Jezusa Chrystusa pokazuje, że On, który doświadczył tak wielu również trudnych sytuacji, tak wiele również smutku ze strony drugiego człowieka, może nam współczuć, może nam pomagać, może nas w pełni rozumieć, ale to, że Jezus smucił się, to, że Jezus płakał, myślę, że powinniśmy być bardzo ostrożni, aby wyciągnąć z tego taki wniosek, że możemy ulegać każdemu smutkowi, który pojawia się w naszym sercu. A czy można świadomie okazywać uczucia? Specjalnie okazywać jakieś uczucia?
na przykładzie Jezusa. Może Jakub? Może wracając do historii, kiedy to Pan Jezus wypędza przekupniów ze świątyni, wydaje mi się, że jest to przykład, kiedy to rzeczywiście uczucia mają coś pokazać, kiedy mają dać coś do zrozumienia. Właśnie przez uczucia, może niekoniecznie przez jakąś wypowiedź, może niekoniecznie właśnie jakimiś innymi sposobami, ale po prostu okazując, czy to gniew, czy to radość, pokazać naszą aprobatę, dezaprobatę, dać do myślenia. Przykład może być Jezusa i dzieci. Jak Jezus reagował? Gdy dzieci przychodziły do Jezusa, one czuły tą bliskość Jego. Jezus ich przytulał, tak jak matka. Dotychczas spoglądaliśmy na uczucia, jakie Chrystus miał, którym obdarzał innych ludzi. Ale czy jest negatywną rzeczą również wtedy, jak czasem zapłaczymy nad własnym losem? No, chyba też przykład Jezusa Chrystusa, gdy przychodziły te najczarniejsze chwile w Jego życiu, kiedy miał być oddzielony od Ojca i kiedy te straszne cierpienia, Getsemane, Golgoty, to też czytamy o Jezusie Chrystusie, że smętna dusza moja jest do śmierci. Wyrażanie swoich emocji moim zdaniem jest nieodłącznym elementem naszej komunikacji względem drugiej osoby albo dopełnieniem komunikacji werbalnej. Bo powiedzmy sobie szczerze, że ktoś dobrze zorientowany w życiu potrafi wypowiadać swoje myśli, ale niekoniecznie rzeczywiste uczucia. A więc jeśli są to rzeczywiste uczucia i przekazujemy je tam, gdzie trzeba, to nie ma w tym nic złego. Jezus rzeczywiście w Getsemane bardzo cierpiał. Krwawy pot spływał z Jego oblicza. Sam mówił, smętna jest dusza moja, aż do śmierci. Nie wstydził się tego. Więc w zależności od sytuacji nie zawsze musimy objawiać nasze uczucia, ale nieraz nie musimy się wstydzić. A nieraz nawet skazane jest, żeby okazać te uczucia. Czy Bóg może nas przygotował w jakiś sposób na pokonanie wielkich tych emocji, które by miały przynieść jakiś negatywny skutek? Co myślicie o tym? Władysław. Prawdopodobnie tak. My wiemy, że takie wyrażenie uczuć, smutku, łez, to w ten sposób, tak często się podkreśla, ulżemy sobie. A jak zamykamy się i wstydzimy się okazać uczucia takie smutne, które na skutek pewnych rzeczy, które nas dotykają, wydarzeń, to nie jest właściwe. A co powiemy na takie porzekadło, które mówi, że prawdziwi mężczyźni nie płaczą? Tak nas uczą od dziecka. Ty, mężczyzna, płaczesz? No a Jezus płakał. Był prawdziwym mężczyzną? Czy to porzekadło niewłaściwe? Czy nastawienie nas, mężczyzn, jest niewłaściwe? Władysław? Tak mi się wydaje, że ludzie, którzy nie potrafią zapłakać nieraz nad swoim losem, nie potrafią tych uczuć w jakiś sposób objawić, nie potrafią też ich objawić w stosunku do innych ludzi. I dlatego ten kształtowanie takiego człowieka, takiego bytu twardego, bezwzględnego, który nigdy nie zapłacze nad swoim losem, który nigdy nie przeżywa coś. Raczej tego typu człowiek, nie spodziewajmy się, że on będzie w stanie współczuć również i przeżywać los drugiego człowieka. Czyli kształtowanie takiej osobowości
już żeśmy to podkreślali, jest złą rzeczą. A przeczytajmy jeszcze werset z listu do Hebrajczyków 4:15. Co on nam mówi o naszym pośredniku Jezusie Chrystusie? Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Jeśli myślimy teraz o naszym arcykapłanie, o Jezusie, to pomaga nam to w przeżywaniu naszych emocji. To jest wspaniałe móc czytać o Jezusie Chrystusie, że jest kimś, kto współczuje, gdy przeżywamy chwilę słabości. Że jest kimś, kto potrafi smucić się razem z nami, płakać razem z nami, a jednocześnie zachęcać nas i wspierać, aby z Nim móc przez każdy smutek, przez wszystkie łzy przejść, ponieważ On jest Bogiem, który przede wszystkim współczując nam, również cieszy się z naszej radości. Cieszy się z naszej szczególnie duchowej pomyślności. To jest również element współodczuwania, który Jezus objawia nam. Ale w tych słowach jeszcze jedno jest takie bardzo istotne. On rozumie nasze słabości, był kuszony do tego, aby również pod wpływem różnych uczuć wybrać grzech, ale nigdy tego nie zrobił. I w tym jest również nie tylko naszym przykładem, ale przede wszystkim jedyną naszą nadzieją, jedynym naszym ratunkiem, abyśmy również my nie skorzystali z uczuć jako tych, które mają nas doprowadzić do upadku, do grzechu, do złamania Bożych przykazań, ale żeby rzeczywiście one zajmowały to właściwe miejsce, zrównoważone miejsce w naszym życiu. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Jezus Chrystus jest w stanie współczuć nam? Dlatego, że był człowiekiem i przeżywał to wszystko. I dlatego, że przeżywał to wszystko, wie, co to z wyjątkiem grzechu, jak było słusznie podkreślone, wie, co to znaczy być człowiekiem, możemy powiedzieć. I dlatego my czasem też przeżywamy coś, różne doświadczenia, między innymi dlatego, abyśmy umieli też współczuć innym ludziom. Jak sam, jak to jest przysłowie mówi, syty głodnego nie rozumie, jakże nigdy ktoś nie jest głodny, nie zrozumie tych innych głodnych, ktoś nigdy nie był zniesławiany, to nie potrafi zrozumieć tych, którzy niesłusznie nieraz są zniesławiani, wiele innych rzeczy. I dlatego nieraz taką drogą nas Bóg prowadzi, aby nauczyć nas na podstawie własnych przeżyć również przeżywać i współczuć w podobnych sytuacjach innym ludziom, tak jak to było w wypadku Jezusa. My też przeżywamy i te chwile smutku, które powodują cierpienia, ale jak tu już słyszeliśmy, mamy nadzieję, że to, co złe, kiedyś się skończy i to, co nas gnębiło, obróci się w radość. A Bóg już teraz daje nam siłę, Duch Święty daje te dobre dary, owoce Jego to radość, pokój. A więc już teraz możemy korzystać, a kiedyś w wieczności na zawsze dostąpimy radości, której nam już nikt nie odbierze. I tego życzę sobie i wszystkim. I niech Bóg to jak najszybciej ziści. Zakończymy modlitwą Halinki. Boże i Panie nasz,
Dziękujemy Tobie, że mogliśmy studiować Słowo Twoje. Otwieraliśmy je, czytaliśmy, rozmawialiśmy o Tobie. Proszę o moc i pomoc Ducha Świętego, aby rozwijał w nas te pozytywne emocje, które wnoszą pokój, radość, które również pomagają nam służyć innym. Również dziękuję Tobie, Panie Jezu, że jesteś naszym Panem, że Ty wszystko o nas wiesz i że również jesteś zawsze gotowy nam pomagać. Proszę, abyśmy mogli w mocy Twojej nasze życie prowadzić. W imieniu Twoim dziękuję za wysłuchane modlitwy, również i za to, że w tej chwili mogliśmy modlić się do Ciebie, a czynimy to w imieniu Twoim, Panie i Zbawicielu nasz. Amen. Amen. Dziękujemy za te wspólne rozważanie tekstów Pisma Świętego. Dziękujemy widzom. Zapraszamy na następny tydzień, na następne rozważanie.